2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony rezolucją ONZ w 2007 roku. Jak co roku, świat zapłonął na niebiesko w tak zwanym geście solidarności. Czym jest jednak ta solidarność i jak wygląda świadomość w społeczeństwie? Może być ona niewielka, właśnie ze względu na to, że też niewiele osób jest takich, które jako czyn społeczny chcą w tym uczestniczyć, wydaje mi się. No nie jest to jakaś super wysoki stopień. Myślę, że mogłaby być o wiele, wiele, wiele większa, ponieważ to jest coś, co dotyka naprawdę spory procent osób w naszym społeczeństwie, więc myślę, że jakby wiedza na ten temat powinna zostać szerzona, ponieważ jest to dosyć ważne. Dosyć niskie, patrząc na to, że nadal są osoby, które uważają, że spektrum autyzmu jest spowodowane przez szczepionki. Niski poziom wiedzy na temat autyzmu generuje kolejne problemy, z którymi mierzyć muszą się osoby autystyczne. Stereotypy i uprzedzenia. No niestety jest ich tak dużo, że długo by wymieniać. Te największe to są chyba i bardzo też szkodliwe, że dzieci autystyczne nie mają empatii i uczuć, że z autyzmu się wyrasta, że można go wyleczyć, że te dzieci są uparte i wszystko robią na złość. Takie stereotypy naprawdę są krzywdzące. Przez to odbieramy te dzieci w niewłaściwy sposób i nie rozumiemy ich potrzeb. Bardzo często też stereotypowo osoby autystyczne widziane są jako zwinięte w kulkę za szybą z zaciśniętymi uszami. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu nie cieszy się dobrym odbiorem wśród samych zainteresowanych, gdyż nie jest realizowany w zgodzie z nimi. Do głównej narracji mediów należą osoby niewerbalne i niepełnosprawne w spektrum, które najczęściej wymagają wsparcia, niekiedy przez całe życie. I to jest okej, tylko spektrum nie jest tylko tym. I ja na przykład nie czuję, że jest o mnie ten dzień. Ja po prostu mam wrażenie, że nawet ja mam większe poczucie nieakceptacji. Dla mnie ważniejsze jest, żebyśmy wszyscy byli uznani, wszyscy zrozumiani i zaakceptowani, a nie, że nagle tworzy się prawdziwszy autyzm i nieprawdziwy autyzm, tylko dlatego, że my mamy mniej tych obciążeń. Bo nie ukrywajmy, no osoba z spektrum autyzmu bez niepełnosprawności intelektualnej, werbalna, no ma więcej narzędzi, żeby sobie poradzić w życiu, prawda? I nauczyć się nawet tak świadomie tych umiejętności społecznych. Dlatego ważne jest oswajanie ludzi z zagadnieniami związanymi ze spektrum autyzmu oraz jego destygmatyzacją. Tę misję stara się wypełniać Anita Wojtkiewicz, z zawodu psycholog, z diagnozy osoba w spektrum, która poprzez bloga Psycholog na Spektrum dzieli się wiedzą i anegdotami ze swojego życia. Celem, który powstał już po założeniu strony, bo to moja ADHD-owa część akurat tu mocno się ujawniła, było tłumaczenie anglojęzycznych blogów, badań na język polski. Stwierdziłam, że to będzie fajne ułatwienie, żeby to podać w takiej wersji skróconej polskiej, przyswajalnej. To, co dla osób neurotypowych wydaje się być z pozoru łatwe, wcale takie nie musi być dla osoby autystycznej. Często czują się zdezorientowane przez sensoryczne przebodźcowanie w sklepach, szkole, w miejscu pracy, czy nawet idąc ulicą. Remedia na radzenie sobie z tymi trudami są tak różne, jak różni są ludzie w spektrum. To jest tak, że czasem się wydaje, że coś znalazłam uniwersalnego w kontekście osób spektrum i nagle ktoś przychodzi i mówi mi coś, co stwierdzam, okej, moja teoria była bez sensu, znalazłam wyjątek. I tak to jest, że najważniejsze jest tak naprawdę przyjrzeć się danej osobie i wesprzeć ją dokładnie w tym, czego ona potrzebuje. Na pewno lepiej jest na wszelki wypadek, żeby ta osoba jakby chroniła się przed przebodźcowaniem, ale jakiego rodzaju jest to przebodźcowanie, to zależy od osoby. Ludzie w spektrum są bardzo różnorodni i sama specyfika sensoryczna jest bardzo różnorodna. Znam takie rodziny, w których mama ma nadwrażliwość słuchową, a dziecko bardzo lubi stymulowanie się słuchowe, więc ciągle krzyczy, puszcza głośno muzykę i oboje są w spektrum, prawda? Są takie pary, gdzie jedna osoba ma nadwrażliwość dotykową, a druga bardzo poszukuje tego dotyku i ma tą niedowrażliwość dotykową, więc tutaj potrafią być niezłe konflikty. Istnieje wiele organizacji, których misją jest pomoc osobom w spektrum autyzmu w codziennym funkcjonowaniu. Jedną z nich jest znajdujące się na ogrodach Stowarzyszenie Pro Futuro. Obejmujemy swoją opieką w zasadzie od
początku, bardzo małe dzieci do dorosłości. No nie ma tutaj takiego stałego schematu, w którym my zastosujemy i będziemy na pewno dla każdego podopiecznego w ten sam sposób działać. Na pewno są pewne obszary, nad którymi pracujemy u każdej z osób, czyli nad rozwojem mowy i komunikacji, no i nad funkcjonowaniem społecznym. Naszym celem jest to, aby nasi podopieczni, osoby, które do nas przychodzą, będą były jak najbardziej przygotowane do wejścia. Najpierw do przedszkola, potem do szkoły, a potem do życia społecznego, chociaż to ostatnie jest takie najtrudniejsze. System edukacyjny w szkołach nie jest przystosowany do potrzeb dzieci w spektrum autyzmu. Długie siedzenie w ławkach w bezruchu, dużo zadań tekstowych, czy też liczne prace grupowe sprawiają, że czują się one niekomfortowo. Z pomocą przychodzą im pedagodzy specjalni i logopedzi. Pedagog specjalny próbuje poprawić ten komfort dzieci autystycznych w szkołach, żeby bardziej dostosować do ich potrzeb wszystkie materiały edukacyjne. Też są bardzo dużym wsparciem przy wprowadzaniu w grupę społeczną, wspierają ich we wszystkich gorszych dniach, a logopeda, największa praca tutaj jest nad intencją komunikacyjną, która jest zaburzona u dzieci autystycznych. Jak się okazuje, pomoc nie zawęża się jedynie do wczesnych etapów edukacji. Szkolenia dotyczące studenta w spektrum cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kadr dydaktycznych UAM. A co więcej? Na razie trwają szkolenia kadry dydaktycznej, natomiast w planie jest też szkolenie studentów jakby tutaj w tym kontekście. Ponadto też student w spektrum na naszej uczelni może mieć asystenta i tym asystentem może być na przykład współstudiujący kolega bądź koleżanka. Autyzm coraz częściej określany jest jako odmienna ścieżka neurorozwojowa. Oznacza to, że w obszarach takich jak komunikacja, interakcje społeczne czy zachowania i zainteresowania osoby autystyczne funkcjonują inaczej, co nie znaczy, że gorzej. To, że robimy może troszkę inaczej, inaczej się komunikujemy, nie zmienia to faktu, że potrzeby mamy wspólne. Wszyscy potrzebujemy miłości, wszyscy potrzebujemy spełnienia w wielu obszarach zawodowym czy życiowym, o czym też się nie mówi w kontekście spektrum. Potrzeby bardzo są wspólne, tylko metody potrafimy mieć różne. Ale czym bardziej zrozumiemy, że jesteśmy bardziej podobni niż inni, tym może znajdziemy lepiej ten język. My będziemy wiedzieć, że dążymy do tego samego, do bycia szczęśliwym człowiekiem. Cel przyświecający danej inicjatywie potrafi być piękny, ale nawet mimo dobrych intencji możemy zrobić komuś krzywdę. Jeśli chcemy kogoś zrozumieć lub komuś pomóc, nie możemy zapominać o tym, że nasze potrzeby mogą być różne. Jakie zalecenia proponują nasi rozmówcy? Wydaje mi się, że po prostu mówić o tym głośno, że takie osoby są w społeczeństwie i to nie jest zawsze mały chłopiec patrzący przez okno, tylko tak samo kobiety i dorosłe osoby, które normalnie pomiędzy nami funkcjonują i często nawet nie wiedzą o tym, że są w spektrum. Cierpliwość, wyrozumiałość, nie odbieranie ich jako leniwych, a dostrzeganie ich potrzeb i akceptowanie tego, że po prostu świat męczy ich bardziej niż przeciętnego człowieka. Najlepszą i najbardziej uniwersalną zasadą jest po prostu akceptacja i zrozumienie. Jak będziemy poszerzać wiedzę wśród społeczności na ten temat, akceptacja przyjdzie sama z czasem. Postarajmy się zastanowić, co ja mogę zrobić, żeby jemu pomóc w tym zachowaniu. Czasami są to proste rzeczy, czasami jest to kwestia tego, żebym przestała machać nogą pod ławką, albo żebym przestała wertować ciągle kartki w podręczniku na biurku, albo po prostu zapytać, jak pomóc dotrzeć tobie z miejsca do miejsca. Tutaj nie ma gotowych rozwiązań, bo nie ma schematu funkcjonowania osoby w spektrum, tak? One, oczywiście, że są pewne kryteria, które muszą być spełnione, ale każdy funkcjonuje inaczej. Pamiętajmy, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy podobni, mimo pewnych różnic rozwojowych. Potrzebujemy akceptacji, potrzebujemy rozumienia, potrzebujemy bycia nieocenianym, potrzebujemy bycia zrozumianym. I myślę, że jeśli każda strona się na to otworzy, to każdemu będzie lepiej. I skorzystają na tym i osoby spektrum, i osoby nie w spektrum, bo to są wspólne nasze potrzeby. To, że może troszkę inaczej realizujemy, albo troszkę inaczej wyrażamy, to nie znaczy, że źródło nie jest to samo.